Jest zdecydowanie coraz gorzej. Musimy zdobyć ten kamień nieskończoności, bo jak nie, to zniszczy się całe Palionowo. Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypsor i jak widzicie, jest to sobie w mojej kuchni, tradycyjnie w moim pięknym domku, który, prawda, tutaj sobie stoi. Słuchajcie, na samym początku możecie wbić na Chef Shopa. Link oczywiście jest w opisie tam, prawda, możecie sobie kupić koszuleczkę, możecie sobie kupić etui. Tu na przykład mam etui, prawda, takie, op, o, nawet miałem ekierkę w tym etui i mi tak nagle wyskoczyła. W każdym razie możecie tam wbić, popatrzeć sobie, co tam jest i tak dalej. Możecie wbić na Instagrama, to mówię co odcinek, ale myślę, że warto, ponieważ zawsze ktoś z was tam przychodzi, więc jak widać, to warto. I dodatkowo możecie wbić w opis, ponieważ tam poza tymi linkami jest również adres do wysyłki paczek. I uwaga, pokazuję. Obiecałem, że zrobię odcinek z otwierania paczek i zrobię, obiecuję. Tu są kolejne, prawda, ile? Kolejne 4 listy, które dostałem. Mam nadzieję, że nie było widać adresu na żadnym z nich. W każdym razie dostałem, mam ich już tutaj naprawdę sporo. Myślę, że za jakiś, kurczę, niecały miesiąc może być tak, że nagram w końcu odcinek z otwierania tych paczek, więc wysyłajcie jeszcze, jeśli chcecie być na pierwszym odcinku z czegoś takiego, bo następny będzie później o wiele, ponieważ będę czekał znowu na te wszystkie paczki i nie wiem za bardzo, jak długo będę na nie czekał, więc wysyłajcie jak najszybciej i wtedy pojawicie się na odcinku oczywiście, dobra. A i bardzo ważna sprawa, jeżeli wysyłacie paczkę, to najlepiej na tych jakichś fanartach się podpisać, żebym wiedział, kto to wysłał, bo te koperty później mi się wszystkie pomylą, jak to zacznę otwierać, nie będę wiedział, co jest od kogo, więc najlepiej na tym fanarcie, czy na czym, co tam wysyłacie, po prostu możecie tam dopisać imię i nazwisko. Jak piszecie jakieś listy, to też i warto, jeżeli piszecie listy, to napisać w tych listach, czy zezwalacie na czytanie tego na live, czy chcecie, żebym to przeczytał poza live'em, bo to jest też ważne. Jeżeli nie będzie tego pisać, że może być, znaczy poza live'em, poza odcinkiem, jeżeli nie będzie tam tego pisać, no to wiadomo, że nie będę tego czytał na odcinku, bo może sobie ktoś nie życzyć. Ale jeżeli ktoś chce, żeby było przeczytane na odcinku, to warto to tam zaznaczyć. Dobra, słuchajcie, bardzo ważna sprawa. Dzisiaj będzie trzeba znaleźć klona, albo znaleźć wirusa, po prostu zdobyć ten kamień nieskończoności. Zobaczmy, czy jakaś poczta... Pocztę mamy, ej, dobra. Siemka, spotkajmy się w Diax House. Mam nadzieję, że masz dla mnie lepszą ofertę niż wirus, bo jak nie, to wiadomo, z kim będę współpracować. Co? Dobra, mamy, ja cię sunę, dobra. Klon wysłał mi list, ja jestem ciekaw, jak ten list tam długo jest, bo ja dawno nie sprawdzałem poczty, on może tam już być mega dawno. Odłożę sobie tutaj ten list, ponieważ nie sprawdziałem tej poczty, to nie wiem, ile on tam jest, więc nie wiem, czy on dalej tam będzie czekał. Zaraz się tam wybierzemy i po prostu z nim pogadamy, ale to jest, to rzuca zupełnie nowe światło na to, co się będzie działo, ponieważ musimy go przekonać do tego, żeby jednak oddał na ten kamień nieskończoności, żebyśmy go, nie wiem, najlepiej zniszczyli czy coś, ponieważ on jest zdecydowanie niebezpieczny tutaj. Czy mamy coś, czy możemy go przekupić? Nie wiem, wezmę te diamenty, może uda nam się nimi go przekupić. Nie wiem, czym go można w sumie przekupić jeszcze. Mam tu coś ciekawego? Chyba nie za bardzo. Trochę mamy problem pod tym względem, ponieważ no, to ja jestem w sumie biedakiem, bo tutaj ciągle się coś dzieje, także ja nie mam czasu na to, żeby zagrać tu normalnego survivala. Jedyne co robię, to zbieram ziemniaki, piekę i jem. To jest wszystko, co tutaj robię i dodatkowo chodzę ciągle od odcinka do odcinka, chodzę i ogarniam, co tutaj zostało zrobione. Dobra, idziemy do tego Diax House'u zobaczyć, czy on tam jest. Boję się fest, bo jeżeli nam się to nie uda, to jesteśmy straceni totalnie, ale mam nadzieję, że uda nam się z nim jakoś dogadać. Dobra, uwaga, wchodzimy tu do tego Diax House'u. Halo, jest tu ktoś? Czekajcie, ja cię sunę, boję się. Nie ma go tu. Ej, dobra, no to chyba się spóźniliśmy już, O kurczę. Dobra, siema klon. Witaj, moja nieudana kopia. Co jest grane? Dlaczego ty mówisz? Od kiedy ty mówisz? Dlaczego nazwałeś mnie nieudaną kopią? Daj mi wytłumaczyć. Z czasem, im dłużej żyję, tym więcej umiejętności nabywam. Teraz nauczyłem się mówić. Co? A z czasem będę zyskiwał dodatkowe umiejętności. Dobra, w takim razie dlaczego chciałeś się ze mną spotkać, ale ja nie mogę, jestem w szoku, że ty mówisz. Świrus mnie oszukał. Kto cię oszukał? Świrus, albo inaczej, poczekaj, daj mi powiedzieć. Przedstawił mi niezbyt satysfakcjonującą ofertę dla mnie, dlatego mam nadzieję, że masz mi coś lepszego do zaoferowania, po tym jak mnie oszukałeś. Ja po prostu ci nie powiedziałem o tym, że ten kamień nieskończoności tam jest, ale miałem zamiar ci to powiedzieć, ja to nawet mówiłem na tym odcinku, na którym okazało się, że go ukradłeś. Jasne. No naprawdę, dobra, to jest moja oferta. Ha, diamenty? Dwa? No dobra, żartowałem, ale słuchaj, no dobra, czekaj, pokażę ci coś, nie wiem czy o tym wiedziałeś, że Świrus coś takiego robi, ale chodź, pokażę ci to, ponieważ on zdecydowanie coś ukrywa, ja za bardzo nie mam... Wszystko pokazujesz, tak? Ciekawe.
No, ale, no bo teraz nagle chcesz ze mną rozmawiać, ja nie wiedziałem, gdzie ty jesteś, nie mogliśmy się w ogóle skontaktować. Aha, nie wiedziałeś, gdzie jestem, jasne. Dobra. Albo może właśnie nie chciałeś wiedzieć, gdzie jestem. Chciałem, bo cię szukałem, ale nie mogłem cię znaleźć. Dobra, no. Masz, ale czekaj, zanim cokolwiek będziemy kontynuować, masz dalej ten kamień? Może mam, może nie mam. No to nie, bo to bardzo dużo zmienia, ponieważ jeżeli ja teraz ci pokażę to, co chcę ci pokazać, to nie opłaca mi się to pokazywać tobie, jeżeli ty nie masz kamienia. A skąd mam wiedzieć, czy mówisz prawdę teraz? No bo nie masz nie do wyboru w sumie, jeżeli chcesz poznać moją ofertę. Aha. Dobra, mam kamień. Na pewno? Tak, mam kamień. Ale nie masz go przy sobie. Nie, przy sobie nie mam, przecież nie masz takich rzeczy przy sobie. No dobra, w sumie to mądrze. Dobra, to chodź, w takim razie pokażę ci. To idziemy do bazy Świrusa, ponieważ to tam wszystko się kryje. Może inaczej, ja się spytam ciebie, ile ty wiesz na temat tej bazy Świrusa i tego, co tam jest? Dużo wiem, bardzo dużo. Tak, no to w takim razie powiedz mi, co wiesz o generatorze. W jakim generatorze? A, widzisz? Ha, to tyle wiesz właśnie, to ty jesteś, widzę, niedoinformowany. Dobra, to chodź, pokażę ci ten generator, w takim razie już mam pewność, że nic nie wiesz. Bo nawet nie wiesz, o jaki generator chodzi. Więc ty chyba za bardzo... A wiesz, do czego... Ty nie masz co robić ze swoim życiem. Ja nie mam co robić ze swoim życiem. Kurczę, to ja cię stworzyłem, rozumiesz? Ja cię stworzyłem, a ty teraz chcesz przejąć nade mną kontrolę. To jest nienormalne. Chodź. Nie chcę przejąć tą kontrolę, to ty jesteś po prostu nieudaną kopią. Ja jestem nieudaną kopią. Przecież to ty jesteś, kurde, kopią. Przecież to ciebie stworzyłem ja. Ja byłem tu szybciej niż ty. Jak ty śmiesz mnie nazywać w ogóle nieudaną kopią? Ciekawe. Ciekawe, no, ciekawe fest. Dobra, chodź do tej bazy Świrusa, bo masz flaka? Widzisz, taki jesteś udany. Jesteś udany. Pa, jak musisz. Ta, nie potrzebujesz? Pływać musisz, kurczę, jeszcze ci się ta zbroja. Ja nie będę pokazywał po prostu, nie jestem taki jak ty. Na pewno. Dobra, chodź. Chodź, bo strasznie wolny jesteś. Strasznie wolny jesteś. Masakra, jak ty mnie nazwałeś nieudaną kopią, przecież to się kupy nie trzyma. Dobra, chodź. Chodź tutaj do tej bazy Świrusa. Pokażę ci, co ci mam pokazać i zobaczysz, jaki jesteś, kurczę, cwania. Czy tak z twoimi super umiejętnościami? Nie, ja wszystko mam okej. Okay. A co? Dlaczego nie latasz? A patrz, już... Coś nie działało? Nie latam z tego powodu, że ty jesteś wolny, więc po co mam latać? Musiał później na ciebie czekać, tak się przespaceruję z tobą, żeby tobie było raźniej. Dobra, chodź. I się zamyka, Mariusz. Dwi się zamyka, no ale to nie moja baza i jak dla mnie to może zniknąć, wiesz? Tu, o tym generatorze, ile wiesz o tym generatorze? No to o tym wiedziałem, że tutaj jest coś takiego. Ta? A powiedz, czy o tym wiedziałeś? Chodź tu. O czym? Co się otworzyło? No tu się otworzyło! Jezu, ty mówisz, że jesteś lepszą kopią. Bo ty już to widziałeś, aha, dobra. No dobra, ale to... Wchodź pierwszy, bo ja nie wiem, czy to nie jest jakiś... To kliknij mi. No i... O, ja ci tu klikam teraz, chodź. No, i teraz skacz na dół, ale uważaj na to, co tam zobaczysz, bo to jest... Ała, zadało mi to obrażenia, jak spadłem. O nie, odbiłem się. Poczekaj. Dobra. No i co, o tym wiedziałeś? No, to widzisz, to teraz patrz to, co się tutaj dzieje, bo to jest dopiero jazda bez trzymanki. Tu wcześniej było coś jeszcze. Znikło to znowu. Ten Świrus to ciągle tutaj zmienia, ale to, widzisz to? Infinity Generator. Wiesz, co to znaczy Infinity, czy jesteś niedoedukowaną z moją kopią? Nieskończoność. No, widzisz. A co ty masz? Kamień nieskończoności, ktoś tutaj umieszcza. Wiesz o tym? Tak, wiem. No to i wiesz, co to robi? Generator, ale nie wiem, po co mu to całe pomieszczenie i nie wiem, co robi. Wiem, do czego mniej więcej służy. No to skoro wiesz, do czego mniej więcej służy, to do czego? Jest to groźne? Bardzo. Bardzo. Znasz Świrusa, tak? No, znam na tyle, ile znam, no ale nie miałem okazji z nim nigdy rozmawiać, bo też się nie odzywał tak jak ty, do czasu. Ciekawe. Jak myślisz, on potrafi zrobić coś... Wiesz, coś pożytecznego, nie, on sam robi jakieś... Pom pożytecznego? To jest Świrus. On jedyne, co jest z nim pożyteczne, to nie wiem, to, że jest świrnięty. I oraz to mógłby dzieci rozbawiać w przedszkolu, ale on jest niebezpieczny, rozumiesz? No właśnie, no to... Jak myślisz, do czego to może służyć? No to na pewno nie jest nic dobrego, tym bardziej jak tam jest jakaś lawa i w ogóle. No właśnie. No jasne, że to nie jest nic dobrego, no ale co ja... Co? No... Widzisz na suficie? No.
Będzie pewnie taki strumień wysyłany. Myślisz? Na całe palionowo, tak. O kurczę. Dobra, 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 już mnie nie strasz dłużej, już nie chcę o tym słyszeć. Chodź, idziemy stąd, bo ja już nie mogę tutaj przebywać. Lecę do góry, czekam na ciebie na górze. Dobra, w każdym razie, słuchajcie, bo mamy duży problem, jak widać. Znaczy, klon mój dużo... O kurczę, jak szybko wyleciałem. Mój klon dużo wie na ten temat, ale... mamy problem dosyć spory. Dobra, klon, czekaj, otworzę ci to tutaj z tej strony. Widzisz, że jesteś taki, kurczę, zarąbisty w to, że nie umiesz wyjść. Dzięki. Dobra. No, to jesteś w porządku. Ja jestem lepszą kopią od ciebie, a nie w porządku. Dobra. Znaczy, ja nie jestem kopią od tego zacznij, po prostu jestem oryginalny. Dobra, ale... Co? Sam przez to, co słyszałeś. Co słyszałem? Ale nie, ja nie jestem kopią, jestem oryginalny, ty jesteś nieudaną kopią. Dobra, już nie chcę mi się o to kłócić, wszyscy doskonale wiedzą jak jest. Możecie napisać w komentarzu, kto jest tutaj kopią, a kto jest... I kto jest... I czy udaną, czy nieudaną, bo... że kopią to jest pewne, że ty, ale czy udaną? To bym się zastanawiał. Dobra, plan. Czy wierzysz mi, że Świrus jest walnięty i że trzeba z nim walczyć, czy raczej będziesz dalej mówił, że nie, masz słabe, słabe... Ja wiem, że Świrus jest walnięty. No to dlaczego ty dalej z nim współpracujesz? Ponieważ on ma coś mojego, a ja mam coś jego. Znaczy, to nie jest jego, ale... Dobra, no ale te diamenty sobie możesz znaleźć na nowo, a ten kamień zniszczy wszystko, prawdopodobnie ciebie też. Jasne, będę szukał... dużo diamentów. No dużo, no to nawet nie wiesz ile tam ich było, 32 razy 9. Umiesz to pomnożyć, cwaniaku? No, oczywiście, że umiem. No jasne. Dobra. Oferta. Co ja ci mogę zaoferować w zamian za to, żebyś mi ten kamień nie oddał i żebyśmy go... No dobra, słychać było jak telefon odkładasz. Ja telefon odkładam. Zabawny jesteś, no ty jesteś też mega zabawny, dobra. Już mam cię dość, trzymaj się, idę se stąd. Pogadamy o tej współpracy, kiedy idziemy. Już... No nie wiem co mam ci zaoferować, no. Dobra, co chcesz za ten kamień? Co chcesz za ten kamień? Co chcesz za kamień? No. Pomyślmy. Moje diamenty. No ale ja nie mam twoich diamentów. Wiesz kto je ma, no to... No to zrób tak, żebyś je miał. Dobra, ale ja nie jestem w stanie od niego ich zdobyć, bo on nie wiem gdzie je ma, rozumiesz? Ale jeżeli my nie zabierzemy tego kamienia i nie zniszczymy, to on to wykorzysta do tego jego generatora, rozumiesz? Teraz ja mówię. Pamiętasz co mówisz przed chwilą? Co mówię? To sobie znajdź i wykop. No to... krótka odpowiedź. To sobie znajdź i je wykop dla mnie. No nie będę tego robił, bo nie mam na to czasu, rozumiesz? Musimy się jakoś dogadać w jakiś inny sposób. Powiedz czego chcesz. Chcesz te skoro diamenty, okej. Okay. Skoro ty chcesz dostać kamień nieskończoności, to musisz dać mi diamenty. To jest ale ja chcę go zniszczyć, rozumiesz? Ty zdajesz sobie sprawę z tego, że jeżeli tego kamienia nieskończoności nie zniszczymy, a ty go dasz Firusowi, to jest koniec definitywny tego miejsca. A to może lepiej go ukryć? No ukryć? Myślisz, że on go nie znajdzie po czasie? Na pewno go znajdzie. Ukryjemy go tak i zabezpieczymy, żeby nikt go nie znalazł oprócz nas. Boję. Dobra, ale czekaj, bo ty w tym momencie się troszkę gubisz. Chcesz z jednej strony, nie chcesz mi powiedzieć, gdzie on jest, a z drugiej strony mówisz, że my go ukryjemy, tylko my będziemy wiedzieć, gdzie on jest. To ci zależy na tym, żeby mieć te diamenty, czy nie? Jesteś po co w ogóle... Jesteś moim klonem. No i... Nieważne, co zrobię, już o tym wiedział. To ty jesteś moim klonem, nie ja twoim. Nieważne, myślimy tak samo, rozumiesz? Dobra, ale czekaj. Ważna sprawa jest taka... Ale to, żeby światło tu było jakieś, żeby nie było ciemno. Uważaj, bo idzie mob tam. Widzisz, kurczę, masz takie moce? Patrz. No, dobiłeś go już, ty jesteś taki potężny. Dobra. No, nie zestaraj się. Teraz możemy rozmawiać. Ała! Panie! No ty chcesz ze mną konkurować, czy ty, no, od razu widać, że ty jesteś syfem tutaj, a nie jakim, patrz kurczę, no, taki jesteś zarąbisty, pa. Ale jesteś super, ooo. Kurde, ty przecież jesteś zerem, jesteś... Dobra, zerem jesteś i tyle w temacie. Po co ci te diamenty są? Potrzebne, nieważne, nie interesuj się. Niepotrzebne, nie interesuj się, widziałem tą maszynę, gdzie one miały być użyte. Dobra, podejrzewam, że chcesz mnie zniszczyć, taka jest prawda. Znajdę ten kamień, z twoją pomocą czy bez, znajdę go. Trzymaj się. Kończymy dyskusję na dzisiaj, cześć. Dobra, sprawa jest powalona. Wiemy, że mój klon ma
ma kamień, więc to jest duży, duży minus, ponieważ, znaczy, z jednej strony plus, bo to znaczy, że jeszcze świrus go nie ma, ale musimy go jakoś ukraść od mojego klona, co, nie ukrywam, będzie dosyć trudne, ale zajmiemy się tym w następnym odcinku. Póki co dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, na razie, pa pa!